Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem Wam pokazać bardzo fajny rodzaj pracy z jednym mięśniem, z jedną strukturą. Dzisiaj Wam pokażę, jak w sposób bardzo prosty, podejrzewam, że być może narzędziami, które już posiadacie, można pracować z mięśniem podłopatkowym. Sam mięsień podłopatkowy jest bardzo ważny, jeśli chodzi o funkcjonowanie ramienia. Jest on rotatorem wewnętrznym i przywodzicielem. Znajduje się na powierzchni żebrowej samej łopatki, czyli po prostu pod łopatką. I takimi włóknami przypominającymi troszkę wachlarz przyczepia się od brzegu przyśrodkowego i biegnie sobie w stronę kości ramiennej i przyczepia się do guzka mniejszego kości ramiennej. Razem z mięśniami podgrzebieniowym, nadgrzebieniowym i obu mniejszym tworzą tak zwany pierścień rotatorów. I jeśli chodzi o moją pracę, to ja przez bardzo długi czas próbowałem się dostać do tego mięśnia od strony grzbietowej, czyli po prostu poprzez mięsień czworoboczny, poprzez mięsień równogłoboczny ustawić tą łopatkę tak, żeby ona się troszkę odsunęła od klapki piersiowej i gdzieś tam wsunąć sobie łapki, żeby z tym mięśniem pracować, bo naprawdę czasami ta praca jest potrzebna. No ale tam było tyle struktur, że u wielu osób, które miały napięty mięsień czworoboczny, tą część środkową oraz równoległoboczne, a bardzo tak się często dzieje, szczególnie osób, które mają tak zwaną pozycję wyprostną i te mięśnie grzbietu są zablokowane w skróceniu, bardzo ciężko się wtedy do nich dostać. Natomiast istnieje bardzo fajny sposób dostania się do tego mięśnia od strony klatki piersiowej, od strony brzusznej. Wydaje mi się, że mało osób to wykorzystuje, a jest to naprawdę bardzo fajny sposób i nawet u osób, które są takie napięte, to można fajnie się tam dostać i ten mięsień porozluźnić, ponieważ on bardzo często jest troszkę napięty, ogranicza rotację zewnętrzną, no i rzeczywiście praca z nim przynosi czasami bardzo dużo pożytku. Także chciałem Wam pokazać, jak to można zrobić w bardzo prosty sposób i zapraszam do zobaczenia metody. Jeżeli chodzi o zakres ruchu tego mięśnia, tak jak powiedzieliśmy, wykonuje on ruchy rotacji wewnętrznej przywiedzenia. Możemy sobie to sprawdzić i ewentualnie możemy sprawdzić też, czy ten mięsień jest rozciągliwy, czy nie jest przykurczony i możemy wykonać ruchy przeciwne do ruchów, jakie wykonuje, żeby sprawdzić po prostu, czy terapia tego mięśnia jest potrzebna, czy masaż tego mięśnia jest potrzebny. Kładziemy sobie pacjenta na grzbiecie, dociskamy sobie głowę kości ramiennej do leżanki. I na początku możemy prosić, żeby wykonał ruch rotacji wewnętrznej. Tak, to jest właśnie ruch, który przede wszystkim wykonuje ten mięsień. Na przykład jeżeli podczas ruchu byłoby to bolesne, to pewnie byśmy z tym mięśniem pracowali. Można też zrobić na przykład inny teścik, czy z tym mięśniem warto pracować. Wykonaj ruch rotacji wewnętrznej, trzymaj tak, bardzo mocno. I ewentualnie mogę przeciwstawić ten ruch, czyli wykonać takie szarpnięcie. Jeżeli byłoby to bolesne, to prawdopodobnie których mięsień z rotatorów wewnętrznych by był uszkodzony i warto byłoby pracować. Być może byłby to mięsień podłopatkowy. I teraz tak, moglibyśmy sprawdzić też rozciągnięcie tego mięśnia, docisnąć sobie głowę kości ramiennej i wykonać rotację zewnętrzną. Tutaj ta rotacja zewnętrzna jest duża, 90 stopni praktycznie, a dociskam tą głowę mocno. To znaczy, że tak naprawdę żaden rotator wewnętrzny nie jest przykurczony i tak naprawdę praca z nim nie jest konieczna. I jeżeli ktoś przyszedłby do Was z bolesnym ramieniem, a ten ruch rotacji zewnętrznej jest duży, to prawdopodobnie, nie na pewno, ale prawdopodobnie nie jest to problem rotatorów wewnętrznych. Może zewnętrzne wtedy w takim razie. Ok. Jeżeli chodzi o moją wcześniejszą pracę z tym mięśniem, to zawsze staram się dostać do tego mięśnia od strony grzbietowej. Jak już wcześniej mówiłem, kładłem pacjenta przodem, ręce wzdłuż tułowia, żeby ta struktura tutaj była rozluźniona. I teraz kładłem także rękę w okolicy kręgosłupa lędźwiowego. Możecie już zaobserwować, że brzeg przyśrodkowy łopatki tak naprawdę odsuwał się troszkę od powierzchni żeber. Dzięki temu mogłem dostać się troszkę pod ten mięsień, popracować tutaj. Ale tak naprawdę to jest praca z mięśniami równoległobocznymi, z mięśniem czworobocznym, z tą częścią środkową. Natomiast no, bardzo płytko dostaje się do tego mięśnia i jest to problematyczne, szczególnie jeżeli są osoby napięte, mają tą pozycję wyprostną, łopatki są bardzo mocno przyciśnięte do powierzchni klatki piersiowej i jest problem. Można też spróbować ewentualnie, tak jak próbowałem wcześniej, kładłem sobie rękę pod bark, unosiłem trochę i już możecie zobaczyć, że ta łopatka odsuwała się jeszcze bardziej od powierzchni żeber i wtedy też można spróbować wsunąć palce trochę, ale to też nie jest de facto praca z mięśniem podłopatkowym. Troszeczkę możemy w sposób pośredni spróbować go rozluźnić,
czyli rozluźni całą strukturę łopatki i być może on też trochę ulegnie rozluźnieniu. I to było tak, jak ja próbowałem wcześniej, natomiast teraz pokażę, jak można z tym mięśniem rzeczywiście pracować w sposób bezpośredni, czyli dotknąć go, popracować się na przykład z punktami spustowymi, jeżeli odnajdziemy takowe na jego powierzchni i rzeczywiście go rozluźnić bardzo skutecznie. Jeżeli chcę się dostać do tego mięśnia od strony klatki piersiowej, od strony brzusznej, to muszę troszkę wysunąć sobie łopatkę na zewnątrz, a wykonam to tak, że zrobię odwiedzenie. Jeżeli robię odwiedzenie, to automatycznie kąt dolny łopatki będzie się troszkę odsuwał, tak jak moja ręka teraz, i będę mógł tak naprawdę dostać się do powierzchni żebrowej łopatki. Odwodzę, tak, tutaj. Czasami możecie mieć problem z dostaniem się do tego mięśnia, jeżeli tak naprawdę bardzo mocno napięty jest mięsień najszerszy grzbietu, który biegnie sobie tutaj i jego taki brat, trochę mniejszy, obu większy. Jeżeli one są napięte, to naprawdę mogą być bardzo twarde i może Wam się wydawać, że jesteście na łopatce, a tak naprawdę jesteście na tych mięśniach, ponieważ one są tak napięte, że mogą troszkę imitować, że to jest łopatka, a to nie jest łopatka. I to, co widzicie tutaj, taka twardsza struktura, to też są te mięśnie. To jest właśnie szerszy grzbietu i obu. Ja tutaj nie będę... O, właśnie, czuć się bardzo fajnie. Natomiast jeśli chodzi o łopatkę, to musiałem się dostać tak trochę w stronę, iść w stronę pachy, iść w stronę tak naprawdę szyi, pod takim kątem, zagłębić się tak naprawdę w samą pachę tutaj i dostać się do tego mięśnia. I to jest bardzo łatwe. Jeżeli ktoś ma małą powierzchnię mięśniową tutaj, to tak naprawdę już takim ruchem możecie dostać się do tego mięśnia. Natomiast możemy sobie troszkę ułatwić sprawę i poprosić naszego pacjenta, żeby delikatnie się podniósł. Ręką, ruszając ręką, wyczuć sobie brzeg przyśrodkowy łopatki. Czy mam ten brzeg? O, mam ten brzeg, mam brzeg przyśrodkowy łopatki i spróbować sobie ściągnąć trochę ten brzeg przyśrodkowy do siebie. Tu ręka jest luźniutko i już. Przyciągnąłem sobie łopatkę do siebie, czyli ten kąt gdzieś tam patrzy w stronę samego aparatu, powiedzmy. I ja już powoli, bardzo powoli, powoli zagłębiam się. I w tym momencie już jestem sobie na mięśniu podłopatkowym. I teraz tak, jak widzicie, tak naprawdę żaden mięsień nie ogranicza mi i w tym momencie, jeśli wchodząc do tego mięśnia od strony klatki piersiowej, to jest tylko skóra i mięsień. Ten mięsień może być bolesny troszkę, takie wejście, bo my tutaj sobie nie rozluźnimy struktury. Jeżeli przyszedłby do mnie pacjent i ja bym miał się dostać do tego mięśnia, bo stwierdzimy, że praca jest potrzebna, to na początku rozluźnimy sobie właśnie tutaj okolice tej boczną brzegu klatki piersiowej, czyli mięsień najszerszy grzbietu, obły większy i potem spokojnie mógłbym się do tego mięśnia dostać. Mogę sobie też zrobić taki ruch przywiedzenia horyzontalnego, wtedy fajnie ten brzeg przyśrodkowy się oddala. Ja mogę sobie go teraz fajnie złapać. On puszcza rękę i o, ja już mam bardzo mocno złapany i zobaczcie sobie, jak tutaj się wszystko wysunęło, cała ta struktura i tu już jest łopatka i ja mogę sobie pracować. I teraz pracuję sobie na tym mięśniu w różny sposób. Te włókna mięśniowe rozluźni się. O, właśnie. Te włókna mięśniowe biegną sobie w ten sposób, w taki sposób, czyli ja mogę poruszać się wzdłuż tych włókien trochę, w ten sposób, poprzecznie do tych włókien. Mogę też wykonywać sobie jakieś elementy masoroplastycznego, czyli czy to będzie ucisk, czy to będzie jakieś rozcieranie, żeby sobie ten mięsień rozluźnić. Jeżeli ja będę chciał, żeby on nie był taki rozciągnięty, przepraszam, to ja wykonam sobie różno. O, ten... Połóż tą rękę. O tak, w ten sposób możesz. Żeby to nie była jakaś rotacja zewnętrzna, żeby ten mięsień nie był rozciągnięty, tylko o, taka pozycja pośrednia, to tam jest więcej miejsca, o, i teraz mogę spokojnie tego się mięśnia dostać. Czyli na początku powinienem pracować w pozycji pośredniej, różnymi tam ruchami, a później dopiero w rotacji zewnętrznej. Możemy zrobić też taki ruch, że ja sobie w pozycji pośredniej, jak będzie tutaj ta ręka, czyli ani w rotacji zewnętrznej, ani wewnętrznej, chwycić sobie ten mięsień i teraz prosić mojego pacjenta, o, jestem na nim, pracuję sobie na nim, trochę tkliwe, no nie? Trochę tkliwe? Tak, trochę tkliwe. Prosić go, żeby wykonał rotację zewnętrzną delikatnie, czyli o, bardzo powolutku i wykonuje, można powiedzieć, taki trochę masaż funkcyjny tego mięśnia. Ok, powrót, bo jak będziesz robił szybko, to mi łopatka będzie uciekała spod ręki, tak? I o, znowu rotacja wewnętrzna, delikatnie. Łapię sobie ten mięsień pod takim skosem i rotacja zewnętrzna. Powoli. Tak, i sobie ten mięsień bardzo fajnie rozciągam. Jeżeli zdarzyłaby się taka sytuacja,
że przychodzi do Was ktoś, o tutaj trochę paznokcie stawiłem, jeżeli byłaby taka sytuacja, że przychodzi do Was ktoś i ta rotacja zewnętrzna jest mała, to naprawdę możecie popracować sobie z tym mięśniem fajnie i ta rotacja będzie się ogólnie zwiększała. Tak pewnie będzie, jeżeli problem będzie dotyczył mięśnia właśnie podłopatkowego. I to jest bardzo fajny sposób, gdzie tak naprawdę w sposób bezpośredni możecie ten mięsień rozluźnić, nie przez żadne inne struktury, tylko bezpośrednio. Skóra, tkanka podskórna i wchodzicie, dotykacie mięśnia. Jeżeli macie osoby szczuplejsze albo troszkę bardziej mobilne, to będziecie czuli nawet przebieg tych włókien, jak one biegną. I możecie pracować sobie wzdłuż tych włókien, w poprzek tych włókien, ewentualnie uciskając. Jeżeli zdarzyłaby się taka sytuacja, że podczas tego mięśnia gdzieś tam pracujecie sobie i pojawia się jakiś ból promieniujący, czyli ból rzutowany, to jesteście na punkcie spustowym, na tym mięśniu zdarzają się te punkty spustowe i też można właśnie na tym punkcie spustowym odpuścić trochę ucisk, żeby to nie było bolesne, ponieważ trawia punktów spustowych nie powinna być jakaś nadmiernie bolesna i możecie wtedy sobie popracować na tym punkcie spustowym, a bardzo często tak jest, że ten mięsień bardzo często imituje właśnie problemy bólowe całego ramienia i można sobie spokojnie pracować. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że sposób, który Wam zaprezentowałem, spodobał się i teraz będziecie wykorzystywali w pracy właśnie dojście do mięśnia podłopatkowego od strony klatki piersiowej brzucha. To było na tyle. Oczywiście zachęcam Was do subskrybowania kanału Projektu Masaż. Tutaj macie link do subskrypcji, możecie kliknąć i od teraz filmy, które będę tworzył, będą przychodziły Wam na maile, powiadomienie, że coś się wydarzyło na projekcie. Oczywiście odwiedzenia stronki www.projektmasaż.pl oraz fanpage'a na Facebooku, na którym ogólnie dość sporo się dzieje. Jeszcze raz wielkie dzięki i do zobaczenia w następnym odcinku.